Do niebezpiecznego potrącenia doszło w środę około godziny 18:30 na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Dworcowej. Kierowca jednego z pojazdów zatrzymał się, by przepuścić na pasach dwie młode kobiety. Gdy piesze były już na przejściu, niespodziewanie uderzył w nie inny samochód jadący drugim pasem. Zdaniem policji w tej sytuacji zawiodła jednak nie tylko czujność kierowcy, ale także pieszych. Młode dziewczyny 18-15 lat weszły na to przejście i ruszyły do przodu, nie rozglądawszy się, będąc przekonane, że no, wszyscy się zatrzymają. No to niestety na drugim pasie czyhało niebezpieczeństwo w postaci samochodu marki Opel Astra kierowanego przez 22-latka obywatela Gruzji. Z jakichś nieznanych powodów ten Gruzin nie zauważył tych dwóch pań. Zbyt późno zaczął hamować, doszło do potrącenia. Te panie zostały zabrane do szpitala. Na szczęście otrzymaliśmy informację, że mimo dramatycznego wyglądu tego zdarzenia nie doszło do obrażeń, które by zagrażały ich życiu. Kierującemu pojazdem mężczyźnie funkcjonariusze odebrali prawo jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. I choć życiu potrąconych kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, to sytuacja ta mogła zakończyć się tragicznie. O tym zapomina jednak wielu kierowców. Tak było i w przypadku kierującego Toyotą 22-latka, który w poniedziałek 1 lutego na ulicy Portowej wyprzedził inny pojazd na przejściu dla pieszych. Wyczyn młodego kierowcy zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu. Zdaniem policji to tylko jedna z wielu podobnych sytuacji. Bo mamy kierowców, którzy w sposób niezawiniony, powiedzmy, potrącają. Dochodzi do zwykłego błędu ludzkiego. Ale są tacy kierowcy, którzy dopuszczają taką myśl i mając świadomość, że może ktoś się znaleźć na przejściu dla pieszych, decydują się na przykład omijać samochód, który zatrzymał się celem przepuszczenia, albo wyprzedzają przed przejściem dla pieszych. No to jest szczególnie karygodne. To policjanci nasi są bardzo na to wyczuleni i w przypadku zarejestrowania takiego wykroczenia działają z całą surowością. Czasami kończy się to nawet zatrzymaniem prawa jazdy, mimo że na przejściu nikogo nie było, ale potencjalnie jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie wolno wyprzedzać w rejonie przejścia dla pieszych. Piesi, jeszcze raz apeluję, uważajcie, przekraczając jezdnię, traktujcie jednak jezdnię jako miejsce niebezpieczne. Decydując się na przekroczenie, musi mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni. To, że mamy zgodnie z przepisami pierwszeństwo, nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Tak myśli jednak wielu pieszych, którzy przekonani o swoim pierwszeństwie niejednokrotnie przekraczają przejście dla pieszych, nie rozglądając się na boki. Nie każde takie przejście kończy się jednak szczęśliwie. Cmentarze pełne są bowiem tych, którzy mieli pierwszeństwo.